jestem bardzo. Jestem szczęśliwa. Tak. Oczywiście. Tak, jestem szczęśliwa. Czy jesteście szczęśliwe? Tak. Tak, jesteśmy szczęśliwi. Tak. No, dziś jestem szczęśliwa, bo mam kawę. A nie piję do siebie. Tak, ja jestem szczęśliwa. Jesteś szczęśliwa? Czy jesteście szczęśliwi? Nie. Czym jest szczęście? Szczęście jest przyjemnością. Szczęściem jest to, że jestem zdrowa, moje dzieci są zdrowe, rodzina. Myślę, że wieloma czynnościami oraz stanem, na przykład miłości. Stanem. No, jest stanem, w którym nic nie wchodzi mi na głowę i mogę na spokojnie myśleć i żyć. Szczęście to jest zaspokojenie własnych potrzeb, ale również potrzeb innych osób. Dbanie po prostu o swoje najbliższe. Dzielenie się nie tylko swoimi troskami, ale również dobrami, które człowiek gdzieś tam w jakiś sposób zdobywa przez pracę i tak dalej. No mi się wydaje, że szczęście jest taką rzeczą w środku. Uczucie takiej pewności siebie, możemy uśmiechać się, pokazać innym ludziom. Moim zdaniem szczęście to jest uśmiech, poczucie spełnienia wewnętrznego. To jest coś, czego nie możemy kupić, coś namacalnego. Szczęście to jest takie poczucie, że coś ma sens. Ale tak w definicji, czy po prostu jak ja to... Nie, jak wy jak to odbieracie? No, taki stan, gdzie po prostu nie musi się przejmować, że tej skromności. Szczęście to szczęście po prostu. Nie, w sumie to jest... Takie abstrakcyjne pojęcie. Jakbyś szczęśliwy. Oj, Boże, kochany. Co sprawia, że jest Pani szczęśliwa? Przebywanie z ludźmi, z którymi czuję się dobrze. Proszę Pani, myślę, że duży wpływ na to ma również otoczenie. Bo jeżeli otoczenie, w otoczeniu się ma przyjaciół, duże zrozumienie, to daje dużą satysfakcję i również szczęście. Nie tylko same dobra materialne są furtką do szczęścia, ale myślę, że właśnie ta sfera duchowa chyba przyjaźń, zrozumienie wzajemne i tak dalej. Na pewno moja ukochana kobieta, granie w gry oraz jedzenie. Jestem szczęśliwa, ponieważ mam do kogo wracać, mam w domu ciepło, zawsze mam obiad wygotowany, studiuję, jestem zdrowa. Dla mnie to są nieraz drobnostki. Naprawdę. Ja się cieszę nawet, jak jest pogoda ładna i słońce świeci. No tak, to jestem wtedy szczęśliwa. No. Także takie drobnostki. Słodycze. Choinka? Przyjaciele. I choinka, no bo ona śmiesznie mówi. Wypiłam dziś kawę. Co sprawia? Bardzo dużo czynników ludzie. Uśmiech bliskich dla mnie osób sprawia, że jestem bardzo szczęśliwy. Ja uważam, że rodzina jest najważniejsza, bliscy. Wszystkich, których kocham, jeśli są szczęśliwi i zdrowi, wtedy ja też jestem szczęśliwa. Czy szczęście znajdziemy wewnątrz siebie, czy w otoczeniu? To i to. Jesteśmy szczęśliwi z innymi tylko wtedy, kiedy czujemy szczęście wewnętrzne. Wewnątrz siebie.
wewnątrz siebie. Chyba z tym to trzeba się urodzić. Naprawdę. Bo są ludzie na ponurzy, że nieraz mają wszystko, a są niezadowoleni. Coś im brakuje, a tu trzeba naprawdę faktycznie się z tym urodzić. Odpowiedź na to pytanie jest trudne, bo wydaje mi się, że jednocześnie wewnątrz siebie oraz w otoczeniu. Wewnątrz w otoczeniu. No, otoczenie bardzo wpływa na to, jak się czujemy, bo jeśli ktoś cały czas cię denerwuje albo jakaś sytuacja jest niefajna, to troszeczkę wpływa na to, jak to odbieramy i jak to trawimy ze sobą. Więc tak z obu stron. Myślę, że przede wszystkim w otoczeniu, ale również w części jakiejś siebie. No jeżeli człowiek nie jest zadufany w sobie, a ocenia siebie, swoje postępowanie w sposób racjonalny, to można również się dopaść do tego szczęścia, ale przede wszystkim dla mnie daje otoczenie największą satysfakcję. To chyba zależy po prostu indywidualnie, jak do szczęścia podchodzi, ale wydaje mi się, że najpierw trzeba swoje nastawienie zmienić, żeby znaleźć szczęście na zewnątrz. Swoją radę i jak być szczęśliwym? Na pewno robić przede wszystkim to, co się lubi. Szczególnie wykorzystać to jeszcze w pracy. Myślę, że to jest najlepsza możliwość, żeby być szczęśliwym. Nie mieć dziewczyny. Zaakceptować siebie. Kupić kota. Nie wiem, wydaje mi się, że po prostu robić to, co się robi. Tak. Kupić kota. I unikać rzeczy, których się nie lubi. Zrozumieć przede wszystkim innych ludzi. Ważne jest to, żeby wśród swoich znajomych, w ogóle w otoczeniu, zrozumieć każdego człowieka. Każdy ma jakieś inne spojrzenie na świat, na życie, na swoje postępowanie. Dostrzegać to, co dobre jest wśród innych ludzi, a to daje dużą satysfakcję. Może nie zawsze to się udaje, że wśród tych wszystkich dobrych takich chwil są chwile bardzo ciężkie nieraz, bo życie jest życiem i teraz bardzo trudno jakoś przebrnąć przez pewne etapy życia. No ja oceniam to, że cały czas otoczenie mi chyba daje największą siłę. Mimo moich lat cały czas pracuję, cały czas jestem aktywny. Przede wszystkim martwiać się, zauważać to, co mamy, a nie to, co możemy mieć i cieszyć się z tego. Szczegóły powinny nas cieszyć, rzeczy małe i nie wymagać przede wszystkim dużo od szczęścia, bo szczęście przyjdzie szansą. Szukać własnej drogi, nie poddawać się, uśmiechać się mimo przeciwności losu. Zauważać piękno w małych rzeczach, to jest najważniejsze.